odcinku z serii odświeżenia motocykla MZ ETZ 250. W tym odcinku zajmiemy się elektryką. Więc co tutaj mamy? Na początku ten przewód oryginalny z przełącznikami od świateł drogowych, kierunkowskazów, klaksonu. Myślę, że sprawdzimy go miernikiem, czy nie jest przerwany obwód i wykorzystamy go, ponieważ tutaj w tych kostkach jest on zlutowany. Tutaj mamy osłony, kierunki założymy sobie nowe, to jest takimi daszkami tu naprzód, bez tych daszków montujemy je na tył, na przednią lampę wejdzie nowa ramka chromowana, tutaj klosz lampy przedniej został wyczyszczony pewnymi środkami. Następnie stacyjka wyczyszczona, zaaplikowany środek z serii WD, klakson odświeżony, żarówki na przód, klosz na tył, całe mocowanie na tył. Tu mamy żarówkę świateł pozycyjnych i światła stopu. Tutaj montujemy kierunkowskazy. No i cała instalacja elektryczna. Tylko z tym jest problem, że jest to instalacja pod układ ładowania starego typu, a w przyszłości chciałbym od razu zakładać zapłon CDI, więc na pewno nie obędzie się bez żadnych problemów. Mamy tutaj pewną instrukcję, co gdzie montować, gdzie mocować. Ale na pewno będą problemy, bo nie będziemy mieli tego regulatora oryginalnego, nie będzie tych prostowników. Jedynie co zostanie, to przerywacz kierunkowskazów. Więc tak to wygląda. Z tego składa się nasza instalacja elektryczna, oczywiście świetlna i dźwiękowa, ponieważ zapłonowej jeszcze nie instalujemy. Więc czeka nas trochę pracy. Myślę, że z miernikiem sobie jakoś poradzimy. Została rozłożona instalacja elektryczna, zamocowana lampa tył, wypuszczone przewody na kierunki, podłączony przewód światła stopu. Tutaj te przewody będziemy mocować do takich kostek, odpowiednio według schematu. Podłączona stacyjka, będzie z nią prawdopodobnie problem, aby odpalać z niej zapłon, ponieważ stacyjka była sterowana plusem, plus dochodził do świateł, do postojówek oraz do plus wchodził do cewki zapłonowej, dzięki czemu mieliśmy iskrę. Mamy tu włącznik zespolony, przeraża mnie trochę ilość przewodów wychodzących z tej lampy, no ale myślę, że posiłkując się tutaj schematami damy sobie jakoś radę. Wszystko jest ładnie opisane, tylko jest problem z tym, że będziemy mieli zapłon CDI, ale myślę, że z pomocą nadejdzie nam także multimetr, więc bądźmy dobrej myśli, idziemy dalej. Przed podłączeniem odpowiednich wtyczek pinów używam tutaj pewnego preparatu serii WD bądź pochodnego, tak aby nasze styki nie zaśniedziały od razu, żeby miały to lepszą przewodność, i podłączamy z każdym stykiem, robimy tak samo, żeby to miało ręce i nogi, żeby mieliśmy pewność, że wszystko łączy. Wiadomo, że z czasem to wyparuje, ale w jakiś sposób nam ten preparat konserwuje połączenie naszych styków, więc moim zdaniem warto o tym pamiętać. Więc teraz mały test instalacji elektrycznej. Do naszego testu użyjemy prostownika. Ustawimy go na odpowiednie napięcie około 13-14 V.
ponieważ to napięcie na pewno nam spadnie pod obciążeniem żarówek. Stopnik podłączyliśmy na ostro. Jednak pamiętajcie, żeby tego nie robić, jeśli nie jesteście pewni co do wykonania instalacji. Możecie łatwo uszkodzić instalację, przepalić przewody, przegrzać. Więc mamy zamontowane liczniki, tak żeby było podświetlenie zegarów. Musimy jeszcze do nich podpiąć odpowiednie linki. Teraz sobie przetestujemy naszą instalację. Mamy światła mijania, podświetlenie zegarów. Kierunek w lewo. Z przodu. Z tyłu mamy także światło pozycyjne oraz kierunkowskaz. Może jeszcze przetestujmy światło stopu. Światło stopu także sprawne. Nie wiem co ogólnie do tej zielonej lampki sygnalizującej. Ona się świeci właśnie cały czas, tylko trochę słabiej. Podczas kończenia kierunku mruga tak jak powinno. Nie wiem czy tak oryginalnie było czy nie. Możecie mi podpowiedzieć. Następnie światła drogowe. Poprzez ten przełącznik uruchamiamy. Zapala nam się tutaj niebieska żaróweczka. Sygnał dźwiękowy. Także sprawny. Więc tak to wygląda. Mam tu jeszcze wypuszczone dwa przewody, tak na przyszłość do przełącznika, jeśli byłby zapłon CDI. No nie wiem, czy to da się zespolić z naszym tutaj przełącznikiem. Muszę to jeszcze popytać, poczytać i będę wiedział. Na pewno nie będziemy mieli diody, która będzie nas informowała o ładowaniu. Jednak zapłon CDI można odpalić bez akumulatora, więc myślę, że to nie będzie większego problemu. Tutaj mam także wypuszczone te przewody do CDI i tutaj przewód do czujnika luzu. Minus, plus. Tak to wygląda. Wydaje mi się, że instalacja w 60% ukończona. Musimy jeszcze dołączyć do tego instalację zapłonową, wszystko razem sprzężyć, tak żeby hulało. No wiadomo, teraz czekają nas jakieś manetki, klamki sprzęgła, hamulec przód, więc po kolei do przodu, no i później jeszcze na końcu nasz silniczek. Więc dziękuję za oglądnięcie, trzymajcie się, na razie, cześć!